Witajcie kochani na kolejnym grzybobraniu. Dzisiaj znów się wybrałam na grzybeczki. No i na razie na prawdziwki. I zobaczcie, jaka sztuka mi się trafiła. I obok był taki maluszek. A zobaczcie, co za pięknie. Dostojne. Piękny prawdziweczek. Jaki ma łebek piękny. Ale cudo. I byłam tu w niedzielę, w tym miejscu. I nie było widać jego. I przez dwa dni musiała taka sztuka urosnąć. I dalej był ten maluszek. Szukamy dalej. Prawdziweczek. Zobaczcie. Przy drodze. Jechałam sobie. I taki piękny sobie stał. Kolejny prawdziweczek. Mamy podgrzybeczka. Jeszcze nawet ładnie. Piękne. Jeszcze się ukrył pod choineczką. Piękniutki. Maluszek. Kolejny pięknosiek. Jaki zajączek ładny. Kolejny jeszcze obok. Następny. Jeszcze jak pięknie stoją.
Jeszcze taki piękny, malutki urs. I kolejny. Ale ile liści mamy. Kropnie dużo liści. Że już słabo widać te grzybki. Więc zobaczcie, jak się zakamuflował. Możecie zobaczyć. I tu następny. Fajnie. Fajnie się chowają. Pięknych listkach. I jeszcze jaka piękność. I to kolejne. Ale pięknie wyglądają w tych liściach. Zobaczcie tu. Tu jaka piękność. I zdrowiutkie. Pewnie w tych liściach się sporo zmarnuje, bo wszystkich się nie dopatrzy. Ale już widzę następny. Taki olbrzym. Tu następny. No i weź takiego zauważ. On się skamuflował. Jaki piękny. Tego zobaczcie. Też się schował.
No i gdzie ty jesteś? Tu się schowałaś. A, sztuka. I tu następny. Kurde, w tym miejscu późno się zaczęły te podgrzybki. I już liście opadły. I nie było ich widać. Zobaczcie, jakie sztuki na suszenie. I są duże, i są zdrowiutkie. Kolejne liście odgrzebałam, patrzę, a tu następne. Olbrzym. Duże, ale jakie są świeżutkie. Takie niestare. Ten już robaczywy. Trochę robaczywy. Jeszcze maluszek.